Każdy święty w jakimś tam określonym czasie życia dokonuje takiej autoprezentacji, jakby zbliża się do człowieka i chce się zaprzyjaźnić, czy też zaproponować pewien rodzaj pomocy, współdziałania. O świętym Józefie generalnie nikt nic nie wie. Aczkolwiek nie w tym znaczeniu, że o nim milczy Biblia i jest to najbardziej chyba ze świętych święty ukryty. Tylko, że także w tym znaczeniu, że gdybym zapytał kogokolwiek z ulicy, a katolika, kiedy ostatni raz modlił się do świętego Józefa, to spodziewam się odpowiedzi, która byłaby takim pełnym konsternacji milczeniem. Święty Józef był dla mnie odległą postacią. Przez wiele, wiele lat mojego życia religijnego, duchowego był kimś, kto jest milczącym bohaterem Ewangelii. Tak naprawdę fascynacja świętym Józefem rozpoczęła się od fascynacji Maryją. Co ja o nim samym wiem, mam powiedzieć, że nigdy się nim bliżej nie interesowałem, tak jak absolutna większość z nas. Interesowałem się nim i próbowałem go rozpoznać i odkryć jego to coś najważniejszego, kiedy interesowała mnie postać Matki Najświętszej. Maryja przyprowadziła mnie do Józefa. Nie sposób y, było, żeby ona nie pokazała mi swego blubieńca tutaj na ziemi. Pamiętam, jak uderzyły mnie słowa z Ewangelii, które Anioł skierował do Józefa: weź Maryję, swoją małżonkę do siebie. Dominik, weź Maryję do siebie, na wzór Józefa. I zacząłem mu się przyglądać, jak wygląda, co mówi. Więcej Józefa poznajemy po tym, czego nie mówi, bo on tak naprawdę nic nie mówi w Ewangelii. Święty Józef był typowym świętym milczenia, świętym w cieniu, świętym nieobecnym, a z drugiej strony świadomości Kościoła. On nigdy nie miał nam zbyt wiele do powiedzenia, co uważam za kardynalny błąd. To człowiek, który potrafił się zachwycić pięknem. To jest też mężczyznom bardzo potrzebne. On się zachwycił Marią Mario znalazłaś wielką miłość, wielką łaskę u Boga. Poczniesz i porodzisz syna. On będzie synem najwyższego. To są takie, padają takie słowa, że mogła, mogłoby rozerwać głowę na kawałki. Maria właściwie ma tylko jedno pytanie, ale jak to się stanie? Przecież my jesteśmy uczciwi z Józefem. Czyli oni respektowali siebie, czekali do ślubu. Nie było mowy o jakimś tam zamieszkaniu wcześniej, podjęciu współżycia. I tu nagle Maryja w momencie, kiedy powie swoje fiat, czyli to biblijne chineni, czyli i oto jestem, prowadź mnie, niech się stanie tak jak ty mówisz. Maryja staje się brzemienna, zachodzi w ciążę. Jej sytuacja się zmienia. Co ona miała powiedzieć Józefowi? Chyba nie ma nic gorszego dla mężczyzny, który jest totalnie zakochany w swojej kobiecie, która jest jego żoną. On wiedział o tym, że to jest najpiękniejsza dziewczyna wszechświata najwspanialsza. Był w niej zakochany w sposób nieprawdopodobny. I ta dziewczyna zaraz po ślubie zdradza go z innym mężczyzną. Zdumiewa mnie to, jak bardzo Bóg ryzykuje. Ufając Józefowi do końca, że będzie święty, a nie tylko sprawiedliwy. Jest poddany próbie ogromnej. Jaki on jest bezinteresowny. Tak? To znaczy jego szlachetność. On ma przede wszystkim na względzie jej dobro. No, mężczyzna ma coś takiego w sobie, mówią, że ponieważ był. On był pierwszy i był samotny, że patrzy przede wszystkim, jakby najpierw patrzy na siebie, tak? Mężczyzna ma takie silne ego, <laughs> Prawda? I, I dlatego właśnie jest skłonny sądzić też innych według tego, co mu pasuje albo co mu nie pasuje. Natomiast święty Józef, on patrzy inaczej, to znaczy on kocha w sposób bezinteresowny. Józef Właśnie cadik, który sobie wybrał swoją miriam, z którą chce spełnić całe swoje życie, można byłoby sobie wyobrazić. Przecież myślał po zaręczynach, że dla niej będzie doskonalił warsztat, dla niej będzie pracował. Razem z nią będą budować dom, mają plany. Maryja, jako kobieta też sobie pewnie wyobrażała, jak będzie wyglądało jej życie z Józefem. Taka partia jej się trafiła. Przystojny, pracowity, cadik, szanowany. A tu nagle w to wszystko wchodzi Bóg. Takie wtargnięcie Boga y, z nienacka, które można byłoby porównać no, do uprowadzenia samolotu. Wchodzisz do samolotu z, y, z biletem, z napisem Nowy Jork, a nagle lądujesz w Tel Awiwie. I nie wiesz, co masz teraz robić. I nie wiesz, co masz, y, 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 y. w jaką stronę to będzie podążało. Tak było w życiu Maryi. Stały się rzeczy, których on nie rozumiał. To jest też wyzwanie dla mężczyzny dzisiaj, bo my mamy coś takiego jako mężczyźni, że my chcemy mieć wszystko poukładane i chcemy wszystko rozumieć. Tak? My chcemy wszystko wiedzieć, jak to jest, z czego to się bierze, trochę mamy trudność z zaakceptowaniem tajemnicy. Nie? Co jest? Przecież jesteśmy uczciwi, ja i nie dotknąłem kobieta, którą, której najbardziej zaufał i którą pokochał, chciał pokochać na całe życie, jakby nagle mu wbiła nóż w plecy. On tak to widzi. To jest moment największej depresji męskiej. Co musiało dziać w jego sercu. To jest niewyobrażalne po prostu. Mówimy o mężczyźnie, który jest czysty, który jest kadosz, ma szczególną relację z Bogiem, więc nieskończenie bardziej przeżywa wszystko niż każdy inny mężczyzna. I rzeczywiście Józef zapada się w, taką, w taki dół, taką ciemność mrok. Są ikony pewne, prawosławne, które pokazują Józefa. Który jest zasępiony, z głową spuszczoną w dół, on patrzy w dół w jedno miejsce i tylko myśli. Biegną mu myśli, jeszcze pojawia się przy nim taka postać ubrana w, w sierść. Wygląda jakby to był prorogeliarz, ale to jest demon, który jeszcze mu interpretuje wszystko na czarno. On chce Maryi się pozbyć. On dla niej już stracił serce. On już czuje się tak zraniony, tym, co się stało, że ja ją zawiozę do krewnych daleko w góry. Niech ona sobie urodzi to dziecko, ale niech oni obydwoje znikną mi z oczu. Ja już ich nie chcę widzieć. Był sprawiedliwy, był cadyka, więc nie zerwał gwałtownie zaręczyń. Gdyby takie, do takiego zerwania doszło, to w świetle tory, prawa żydowskiego, jeśli mężczyzna zrywa z kobietą zaręczyny i wyjdzie na jaw powód, maryjeczek, próba gorzkich wód. Ta próba gorzkich wód, to jest pewien, pewna mikstura, sporządzała w ten sposób, że jeśli jest w ciąży, to dozna ogromnych bólów. Natomiast jeśli nie jest, to nic jej się nie stanie. Jeśli tę próbę Maria nie przejdzie, no to czeka ją tylko jedna rzecz. Ukamienowanie. Od decyzji tego mężczyzny zawisło zbawienie świata. Gdyby tylko był sprawiedliwy i postępowałby tak, jak nakazuje Tora, zgodziłby się na to, żeby Maryja została ukamienowana? Ukamienowanie zabiłoby Jezusa. Wie przede wszystkim, że jej grozi niebezpieczeństwo, a z drugiej strony wie, że będzie zapytany o to, czy to jest Twoje dziecko. Więc jest człowiekiem niezwykle prawym, bo on nie chce skłamać. On nie będzie mógł powiedzieć: Tak, to jest moje dziecko. Więc, żeby uniknąć tej sytuacji, a jednocześnie ocalić Maryję, bo co to znaczy, jeśli on nie przyzna, że to jest jego dziecko, Maryję czeka śmierć. Więc on jest między młotem a kowadłem, tak? Więc szuka rozwiązania, które nie będzie zaspokajać jego ego. On szuka rozwiązania, która, które ocali dwie najwyższe wartości dla niego. Anioł, który przyszedł do niego dosłownie w ostatniej chwili, można powiedzieć, kiedy on był na skraju wyczerpania, wyjaśnia mu całą sytuację. Nie mam wątpliwości, że Józef może być patronem i niesamowitym opiekunem i przyjacielem tych, którzy sami zmagają się z ciemnościami. Jaki on był dyspozycyjny. To znaczy był nastawiony na słuchał te głosu pana Boga, ale jeszcze jedno, jakie Maryja musiała mieć do niego zaufanie. To znaczy on mówi, proszę, to znaczy niech każda z mam czy wyobrazi sobie, że mąż budzi ją w nocy, tak i mówi, słuchaj, zbieramy co najpotrzebniejsze i wynosimy się stąd i w nieznane, tak? To jakie musi mieć kobieta zaufanie do swojego męża, żeby powiedzieć tak, skoro tak mówisz, idziemy. Czyli to był człowiek, który budził zaufanie. Kolejną rzeczą, którą możemy się o Józefie dowiedzieć, to takie, że on był zapobiegliwy i potrafił dobrze pracować, Dali sobie radę w tym Egipcie, tak? na emigracji. I potrafił, jakby w obcej kulturze, w obcej sytuacji, był fachowcem dobrym, więc dawał sobie radę. Tak? I kiedy wrócił do Nazaretu, i to kolejna właśnie to jego posłuszeństwo to świetnie e, kardynał Wyszyński e, o tym mówi mówi właśnie o świętym Józefie mówi, no, że Pan Bóg to tak mówi tak nim rzucał, nie? To wstań tu i idź, wstań tu i tam idź i wstań, prawda? <grym> a on w tej iwolę mówi, no na pewno nie było mu tak łatwo z tym. Nagle się okazuje, że ten człowiek, na którego nikt z nas uwagi nie zwraca, gdy spojrzymy na historię od strony najbardziej prawdziwej, od strony nieba, to on jest najważniejszy. Ten zupełnie nieznany, niewykształcony, bez cudów, bez światła człowiek, który definiował jakby też nieważność Jezusa, bo kiedy przychodzi Jezus do Nazaretu, to mieszkańcy wzruszają ramionami i mówią A tata jest, my znamy Józefa, jego ojca, on syn cieśli. Tak jak ojciec nic nie znaczy. Przez długi czas w historii kościoła uważało się, że trzecie miejsce po Matce Najświętszej w kościele zajmuje Jan Chrzciciel. To było takie przekonanie, w teologii też, w wiekach średnich i ja myślę, że aż do do XIX wieku chyba. Ja bym powiedział, że aż do XIX wieku ten święty Jan Chrzciciel był gdzieś tam stawiany zaraz po Macedoświeczej. Dlaczego tak myślałem, że Jan Chrzciciel? No bo pomiędzy Narodzonymi z Niewias nie ma takiego wielkiego. Brano ten tekst pod uwagę biblijny, i ja się, że Pan Jezus coś innego chciał powiedzieć właśnie przez ten tekst. Nie chciał, jak gdyby, no tutaj postawić świętego Jana Chrzciciela wyżej niż swojego ojca wprost ojca. No, rzeczywiście Józef jest chyba najbardziej święty ze wszystkich świętych. Jest wymieniany zawsze, zaraz po matce Bożej. Nawet była jeszcze do niedawna w polskich rodzinach tradycja, że pierwsza córka to była Marysia, pierwszy syn to Józef. Dzisiaj chyba nawet wraca moda na, na imiona biblijne, właśnie ewangeliczne, i, i jest jakaś, jakiś renesans Józefa. Święty Józef jest patronem dusz kontemplacyjnych. Święta Teresa z Avila, Święta Gemma y, Galgani, Franciszka de Pazzi, Ojciec Pio. Myślę sobie o Janie Pawle II, który miał szczególną też miłość i zażyłą relację ze świętym Józefem. Święty Jan Bosko, ojciec i nauczyciel młodzieży, opiekował się y, tysiącami dzieci z ulic, szczególnie chłopcami bez rodzin, sierotami, chłopcami, którzy. Stracili swoich ojców, którzy nie mieli swoich ojców. Święty Józef w szczególny sposób jest opiekunem dzieci, które są dziećmi ulicy. Dla Kościoła Łacińskiego, szczególnie od czasów Leona XIII, Józef jest człowiekiem młodym, pewnie 30-paroletnim. 30 no w tamtym czasie oczywiście to znaczyło trochę co innego niż teraz, no powiedzmy, wtedy był w średnim wieku, ale no relatywnie człowiekiem młodym. Ale dla wschodu, dla tradycji wschodniej tak nie jest. Tradycja wschodnia mówi o Józefie jako człowieku bardzo podeszłym w latach. Być niektórzy mówią wręcz o starcu. Dlaczego o starcu? No bo tylko taki mężczyzna mógł się zgodzić, zgodnie z myśleniem hebrajskim, na to, żeby Maryja pozostała dziewicą, żeby nie podjąć działań, które dla mężczyzny żydowskiego było czymś oczywistym. W związku z tym mówią prawosławni, mówią wschodni chrześcijanie, prawdopodobnie święty Józef był człowiekiem starszym. Nie tak jak przedstawiano go kiedyś w ikonografii bardzo starym. Bo to jednak trzeba było mieć takie, że tak powiem, warunki nawet fizyczne, żeby sobie wybrać się w taką podróż. To była bardzo ciężka podróż z Nazaretu do Betlejem, tak? To było sto kilkadziesiąt kilometrów nie samochodem, autostradą, tak? Były to też tereny dość niebezpieczne. Więc trzeba było mieć i kondycję, i siłę, i przemyślność, taki, powiedzmy, taką właśnie te, taką, taki męski zmysł organizacyjny. I wydawaje się raczej, że święty Józef był człowiekiem młodszym aniżeli starszym. I druga rzecz, która nam wytrąca ten argument człowieka bardzo podeszłego w latach, to jest ten moment, kiedy Józef idzie z matką i z ojcem do świątyni jerozolimskiej. Są na pielgrzymce. Jeśli Józef już w momencie narodzin Jezusa był starcem, no to jest mało prawdopodobne, żeby dożył jeszcze te 12 lat. Na pewno był starszy od Maryi, ale nie na tyle. Żebyśmy mogli go traktować tak, jak go traktuje tradycja wschodnia, czyli jako starca. I stąd na pytanie, kim jest Józef, powinien znaleźć się ktoś, kto nam da odpowiedź. Tylko mówimy o Józefie, który jest wartością ponadczasową, wzorem, modelem także dla naszego pokolenia. Józef to jest symbol mężczyzny, mężczyzny pełnego zalet. Właśnie ten caddik, ten e, mający przeźroczystą duszę wobec Boga. Mężczyzna, który, którego wiara nie jest bigoterią czy dewocją, ale czyli ucieczką od życia. Tylko ma taki rodzaj wiary, który pozwala mu ująć życie, wziąć w garść wszystkie trudności. Przykładem mężczyzny, który umie pracować, który umie cierpieć, który umie znosić przeciwności, upokorzenia, niepowodzenia, jest yy, także patronem ojców, właśnie ojca, który jest ojcem cierpliwym, który nie reaguje histerycznie na to, że syn mu nie odpowiedział na pytanie albo nie spełnia jego oczekiwań. Na pewno Jezus nie spełniał oczekiwań Józefa. Albo na tyle spełniał oczekiwania Józefa, o ile Józef był gotowy spełniać oczekiwania Boga. Józef pojawia jako człowiek wielkiej wiary. Tak? To znaczy, że on ma taką wiarę, że jest w stanie przyjąć znaczy zawierzyć, zaufać temu, roz temu rozwiązaniu. I dlatego Bóg przychodzi mu z pomocą. To znaczy doprowadza go do krawędzi. <gryw> mówi skacz, on skacze, a tam już czeka spadochron. Nie? To jest ideał mężczyzny. Nie? To znaczy pomyślmy, ile małżeństw dzisiaj uniknęłoby wielu cierpień, gdyby mężczyzna potrafił w ten sposób się zachować. To znaczy, gdyby potrafił zachwycić się kobietą, nie szukać swego i zawierzyć, to znaczy rzeczywiście zawierzyć do końca. Bóg niesamowicie do was życie codzienne. Dlatego też Józef chce nam pokazać, jak bardzo ważne dzieła Boże dokonują się przez zwyczajne zajęcia codziennego dnia, ale skierowane całkowicie w kontemplacji, w ciszy, w milczeniu, sercem skierowanym na Boga na kochanie Boga całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, a bliźniego swego jak siebie samego w codzienności i zwykłych zajęciach każdego dnia.